A to jest, moi drodzy, Zenek, czyli Kabanos. Kabanos ukaże się 3 grudnia. Już mam teraz aktualne daty. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Daty ukazania się naszych płyt premierowych, DVD, CD. A więc najwcześniej ukaże się 20 listopada Urszula DVD, CD. Już o tym mówiliśmy, pokazywaliśmy, mam nawet fragmenty. Koncert jest bardzo emocjonujący. Na płycie CD macie nagranie także, można powiedzieć, bonusowe. Bo nie tylko Biała Droga, ale także jej wielkie przeboje, chociażby jak Latawce, Dmuchawce, Wiatr. To wszystko na tej płycie, ale DVD, także przepiękne, nastrojowe, bardzo namawiam. Później w kolejności 26 listopada winyl Budki Suflera, czyli jak można powiedzieć, reedycja naszej płyty zeszłego roku, płyty zeszłorocznego przystanku Woodstock, bardzo pięknego koncertu, ostatniego koncertu pożegnanego Budki Suflera. 3 grudnia zapraszamy do Kabanosa, już powiedziałem, ale uwaga, 10 grudnia Ania Rusowi, czyli Flower Power Projekt DVD CD, a 17 grudnia Grubson, to co jeszcze wam nie pokazywałem, czego wam nie pokazywałem, to jest Kabanos, ale Grubsonowi życzymy wszystkiego dobrego, bo moi drodzy, biedaczysko sobie skręciło nogę, to bardzo poważnie, w Szkocji, szkockie góry, jak sami wiecie, wysokie bardzo i strome bardzo, i na tych górach Grubsonowi noga się omknęła. Grubson, ściskamy, pozdrawiamy, wracaj do zdrowia. Dlatego przekładamy premierę trochę odwrotnie. Najpierw miał być Grubson, będzie trochę później, aby noga wyzdrowiała i żeby w pełnej krasie także o Grubsonie wtedy mówić bardzo dużo. Dzisiaj muzycznie Lipa Li, a dzisiaj środa, pamiętacie, o godzinie 22 z minutkami spotkamy się w programie Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj także premierowe nagrania z tegorocznego przystanku Woodstock. Audycja już normalnie trwa, czyli jesteśmy ponad 50 minut. Sztaby zasuwają bardzo, bardzo mocno. 364 sztaby są zatwierdzone, a sztaby oczekujące na akceptację to kolejnych 316. Możecie organizować imprezy stacjonarne, zamknięte, 15 sztaby, które mają skarbony stacjonarne, to już są 2. Te skarbony mogą być już od 1 grudnia funkcjonować. Sztaby zagraniczne już zarejestrowane, to są 3. 2 w Holandii, 1 w Wielkiej Brytanii. A propos Holandii, zapraszamy na nasz reportaż z Florence, czyli z takiego centrum opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. Tym razem już wszystkie 3 odcinki w jednej masie i bardzo, bardzo, bardzo gorąco namawiamy, aby obejrzeć ten reportaż, bo tak jak tutaj dostaliśmy przepięknego maila od Artura i Małgosi, fantastyczna sprawa. Świetnie to Holendrzy zorganizowali. Przepięknie architektonicznie. Logistyka dopięta na ostatni guzik. Przeuroczy dżentelmen. Myślę, że gdyby u nas powstały takie domy dla seniorów, to byłoby więcej uśmiechu na twarzach naszych dziadków i babć, a to rzadkość u Polaków seniorów. Bardzo ładny mail. Jeszcze dodał Artur i Małgosia. A propos, no i na w końcu jakiś oficjel dostrzegł fundację, chwała mu. To na temat listu do pana prezydenta i od pana prezydenta. Taki list ja wysłałem jakiś czas temu, dostałem wczoraj odpowiedź. Ten list, jak się okazało, Gufas przepisał. A więc ja pokazałem przed kamerą, bo już go nie czytałem. Uważałem, że to jest tak jakby list, który no, pisałem ja od siebie, ale Gufas go przepisał, zrobił klatkę stop. Możecie dokładnie przeczytać. W takim razie wszystko wskazuje na to, że teraz muszę wam pokazać klatkę stop odpowiedzi. Dajcie mi odpowiedź. Ona tam gdzieś leży, to wam pokaże, jaka będzie odpowiedź. Jeżeli Gufas ma siłę, to sobie teraz przepisz, jaka była odpowiedź. Bardzo elegancka i powiem wam szczerze, że bardzo dziękuję za odpowiedź. Nie, to jest moja odpowiedź, ale jeszcze odpowiedź tak. Najpierw odpowiedź od pana prezydenta. Zaraz wam ją pokażę. 100 lat śpiewane. Spójrzcie, co się tutaj dzieje. To jest 100 lat śpiewane za Kabanosa. Złoty Bączek. To jest ten moment, kiedy Kabanos dostaje Złoty Bączek. Oddawajcie głosy na Złoty Bączek, bo to jest naprawdę ogromne przeżycie dla zespołu, który z małej sceny wywalczył tego Złotego Bączka. Zenek trzyma Złotego Bączka w ręku. Złoty Bączek to nie jest małe miki. Złoty Bączek jest naprawdę ciężki. Podajcie mi Złotego Bączka, to będziecie, jak go wam pokażę z bliska. I Złoty Bączek, wow, on naprawdę waży. To jest Złoty Bączek Komy. Ten, który Koma dała nam jako prezent na licytację tego Złotego Bączka. Będziemy licytować. Pierwszy Złoty Bączek, który dostała Koma, drugi Złoty Bączek też został wręczony na przystanku Woodstock. Bardzo pięknie wygląda. Kabanos gra na bis, a ja odpowiadam, taka przyszła odpowiedź z kancelarii pana prezydenta w bardzo oficjalnym
oficjalnej teczce i to jest odpowiedź. Jeszcze raz powiem, bardzo elegancka, bardzo dziękuję, że Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zareagował. Troszeczkę się bałem, że może gdzieś już ten list zaginął, ale nie zaginął, jest, więc jeszcze raz stwierdzę, że wszystko jest ok. Odkładam złotego bączka i teraz wam powiem, jaką odpowiedź ja wysłałem na odpowiedź pana prezydenta. To jest moja odpowiedź, która właśnie w tej chwili będzie szła. Jeszcze nie doszła. Jesteście pierwszymi, którzy ją przeczytają. To jest pierwsza strona. To jest druga strona. Gufa, zdasz radę? I to jest trzecia strona. A więc także liczymy na to, że będziemy mogli o finale mówić z Pałacu Prezydenckiego. Byłoby to super, bo jest to tradycja. A więc zawsze Pałac Prezydencki od samego początku grania z orkiestrą także grał. To był pan prezydent Lech Wałęsa, był prezydent pan Kwaśniewski, ale także Lech Kaczyński i później Bronisław Komorowski. No i teraz czekamy na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Myślę, że tak samo będzie nam miło zagrać z Pałacem Prezydenckim. O sztabach mówiłem. Uwaga, uczymy pierwszej pomocy. Dzisiaj jest środa, czyli już w piątek, bo w każdy piątek jeździmy tramwajami. Już o tym mówiłem. 6, 13, 20, 27 gdzieś po Warszawie będzie pomykał tramwaj, a w tym tramwaju będą dzieciaki w jednym z wagonów jechały i uczymy się pierwszej pomocy. Taka lekcja, żeby była inna, żeby była ciekawa. My przez cały czas zbieramy podpisy na naszą petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czekamy na odpowiedź. Już powoli się termin zbliża, żeby ta odpowiedź przyszła. Mianowicie chcemy, aby nauka pierwszej pomocy była obowiązkowa. Już mówię to z pamięci, podkreślam, ponad 2 miliony 200 tysięcy dzieci przeszło nasze szkolenia. We wszystkich szkołach jest nasz sprzęt, a obowiązkowość takiego nauczania, które jest bardzo dobrze zorganizowane, wszystko jest w szkołach, cały sprzęt, materiały edukacyjne, polega na tym, że nikt tego nie odpuści sobie. Nikt nie zapomni o tym, nikt nie schowa manekina do szafy, a te kilkanaście godzin rocznie przeznaczonych na naukę pierwszej pomocy będzie fantastyczną sprawą, bo to po prostu pozostaje w dzieciach już do końca życia, a na końcu po prostu jest takim czymś konkretnym. Komuś możemy uratować życie i to jest bardzo ważne. Uwaga, Radio Woodstock, Facebook Radia Woodstock, można już głosować na koncerty z 21 przystanku Woodstock z dużej, małej sceny. Pierwsza emisja koncertu z waszego głosowania 11 listopada o godzinie 19, o godzinie 19, a więc bardzo ważne. Bardzo ważna informacja, żeby o tym mówić i żeby to miało wpływ na to, co będziemy puszczali. Między innymi puszczamy różną muzę, ale ciągle, uwaga, słuchamy, to był nasz konkurs. Jest do wygrania przepiękna książka o Rolling Stonesach, o Richardzie i Mick Jagger i Keith Richards. To jest ich biografia. Piękna książka, czytam ją, później o niej wam opowiem, ale dla fanów może być to interesująca pozycja. Szukamy, bo ktoś do nas napisał, kto użył takich słów w swojej piosence. W morzu wódki utoniemy, całe życie przepijemy. Nic nie zmieni się, nie uciekniesz, nie, idź i utop się, ole. Kto zaśpiewał taką pieśń? Podobno ktoś zaśpiewał, a my szukamy bardzo autora. O Kręciole TV i moim blogu dziś na blogifirmowe.com, a więc opisują nas, mówią o nas, jak działamy, a działamy bardzo mocno. Ja przy okazji bardzo zapraszam do komentowania tego, o czym tutaj mówię, bo to także jest dla nas ważne, żeby później odnosić się do tych informacji, jak chociażby do Florence, czyli Holandii, czyli pomocy dla ludzi w podeszłym wieku. Wasze uwagi, chętnie dzielimy się tymi uwagami, czyli też czujemy, że jest potrzeba, aby o tym mówić, aby takie rzeczy wprowadzać w Polsce. W związku z tym namawiam. I na końcu bardzo dziękuję za przepięknego maila od Natalii Muszarskiej, która rok temu równo ukończyła nasze szkolenia w Szadowie Młyn i nagle się okazało, że studiując w Szczecinie poznała dziewczynę, która ma na imię Jowita, która tak samo jest pokojowym patrolu, a więc gdzieś te dwie dusze się spotkały i pisze do nas pięknie Natalia, jak jej życie się zmieniło.
My zapraszamy bardzo mocno na kolejne szkolenie. To będzie ostatnie w tym roku, 20-22 dzień listopada, piątek, sobota, niedziela, a więc jedynka, zapraszamy, jak zwykle będziemy na Was czekali w Malborku, a później ja czekam także na Was w Szadowie Młyn, aby w Szadowie Młyn już później usiąść i no nie usiąść, chwilę posiedzieć, posłuchać wykładów, ale także działać bardzo dużo na całym naszym terenie, aby w ten sposób uczyć się i później przyjechać na przystanek Woodstock, przeżywać takie koncerty, pracując z nami, zabezpieczając całe to miejsce, będąc w takich momentach jak ten, gdzie macie taki festiwal, gdzie straż pożarna może wjechać, tak jak tutaj, swoim wozem i polać wszystkich wodą. Mało tego, ten wóz właśnie jest zabezpieczany przez pokojowy patrol. Posłuchajcie przez chwilę hiciora, który... Ten, proszę bardzo. Kabanos Was żegna, miłego dnia i przypominam, 3 grudnia, tak, Kabanos, chyba się nie pomyliłem, premiera ich płyty DVD, CD, wielki, wspaniały koncert. Cześć, siema, Zenek w roli głównej. Osiągniesz cel i cieszysz się, gdy dotarłeś tam, gdzie nie dało się już.